której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Marii z Józefem w Bietnim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Oto słowo Pańskie. Panie Chryste. Siostry i bracia, dobrze, że dziś, tego wieczoru, przybywacie do tej świątyni, do tego domu Boga. Większość z was to ludzie przecież młodzi, którzy tworzycie, życie planujecie, cały czas żyć. I pragnę do was skierować to dzisiejsze słowo jako do pewnej elity parafii. Bo przecież nie tylko niedzielna msza święta, codzienna modlitwa, ale przybywacie do kościoła na rekolekcję, czyli większy wysiłek czynicie po to, by głębiej żyć Słowem Boga, by przeżywać autentycznie to swoje życie chrześcijańskie, by doświadczać Boga, lepiej poznawać Boga, by pozwalać się Bogu odnajdywać. Wybraliśmy z księdzem Krzysztofem ten program czy tytuł naszych rekolekcyjnych rozważań właśnie pod kątem świętego Józefa, bo jest to rok, papież Franciszek ogłosił ten rok świętego Józefa, szczególny patron. Papież Franciszek włączył do modlitwy eucharystycznej imię świętego Józefa. I chciałbym, żebyśmy te nasze spotkania też jakoś mocniej postarali się przeżyć właśnie w kontekście postawy życia, działalności świętego Józefa. W roku świętego Józefa chcemy w jego stóp uczyć się modlitwy. Mówimy, że święty Józef jest mężem modlitwy. Z czego to się bierze? Święta Teresa Jezusa, doktor Kościoła w dziedzinie życia modlitwy, nazwała świętego Józefa doskonałym mistrzem modlitwy. W okresie Wielkiego Postu działamy jak gdyby na trzech płaszczyznach, trzech kierunkach. Mówimy modlitwa, post, jałmużna.
trzy wektory. Pierwszy, zasadniczy, modlitwa, czyli ja i Pan. Ten wektor ja do góry, Pan. Post, kierunek do siebie. A więc podejmuję pewne zasady, chcę nad czymś pracować, nad swoją słabością. Czegoś się wyrzekam, co jest dobre, ale chcę bardziej siebie jakoś umocnić. Drugi wektor działania. Trzeci kierunek działania, drugi człowiek, czyli jałmużna. Miłosierdzie, dobroczynność, zauważenie drugiego człowieka. Do góry Pan, do siebie ja, post. Jałmużna, drugi człowiek. Skupiam uwagę przeważnie przede wszystkim w czasie tych rekolekcji na tym podstawowym, pierwszym kierunku działania, tej relacji na Pan, czyli modlitwa. Bo rekolekcje mają pewne rzeczy nam przypomnieć, co są nam znane, ale mamy je na nowo przeżyć, jak gdyby nowe spojrzenie, nowe światło rzucić na pewne rzeczy, które są znane, których może zapomnieliśmy. I tak ważna w naszym życiu jest ta postawa uczenia się modlitwy. Bo przecież jako dzieci nauczyliśmy się tych podstaw, pewne formuły modlitewne. Czy o to chodzi przez całe życie? Wielokrotnie posługując w konfesjonałach, w różnych miejscach świata. Czasami, kochani, słyszy się spowiedź, wydaje się, że z drugiej strony jest jakieś małe dziecko, bo wyznaje człowiek grzechy, że nie słuchał mamusi, tatusia, paciorka nie odmówił. A okazuje się później, że to jest osoba już 70-letnia. Pewne formułki zapamiętane z dzieciństwa, ten nieodmówiony paciorek i tak pozostał. Święta Teresa od Jezusa właśnie powiedziała, że święty Józef jest doskonałym mistrzem modlitwy. Na pierwszy rzut oka jest to zaskakujące stwierdzenie. Przecież święty Józef nic nam o modlitwie nie powiedział. Pismo Święte także mało nam mówi o świętym Józefie. Bardzo mało. Pozornie mało. Bo gdy głębiej rozważam zdania odnoszące się do świętego patriarchy z Nazaretu, to spostrzegam, możemy zauważyć, że jednak powiedziano nam dużo o tym świętym. Dowiadujemy się, że był człowiekiem sprawiedliwym, mężem Maryi. 20-kilkuletnim mężczyzną młodym, który miał swoje plany. Był cieślą, stolarzem inaczej, wiernie wypełniającym prawo mojżeszowe. Jako Żyd tym prawem się mojżeszowym kierował, kiedy ofiarował Jezusa w świątyni. Ewangeliści mówią, że był człowiekiem poddanym prawu państwowemu. Bo gdy wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, to co on robi? Wybiera się na spis ludności. To mamy odnotowane w Ewangelii świętego Łukasza. Ale jak władza niesprawiedliwie rządziła, kraju, skoro nie mógł sprzeciwić się tej władzy, to żeby ratować rodzinę, ucieka do Egiptu. Udaje się na emigrację. Mówi nam Ewangelia, że uważano go za ojca Jezusa z Nazaretu. Te prawa ojca przyznaje mu sama Maryja Panna, gdy mówi do Syna Jezusa: oto Ojciec Twój i ja
bólem serca szukaliśmy Ciebie. Ten fragment Ewangelii będziemy właśnie czytali w piątek, w tę uroczystość świętego Józefa. Czyli obowiązki ojca rodziny wypełniał rzetelnie. Przy matce, przy dziecku trwał. Czytamy w Ewangelii, że pasterze znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę. Czyli trwał przy nim nieustannie. Zawsze towarzyszył swojej małżonce Maryi i Zbawicielowi świata. Gdy Jezus, gdy dziecko już dorastało, zabierał je do świątyni, a gdy się zagubiło, szukał z bólem serca. Obowiązki ojcowskie. Mało tego, w domu stwarzał odpowiednie warunki wychowania. Także Jezus był mu poddany, czynił postępy mądrości. Czyli wzrastał Jezus, był pod jego okiem. Józef to imię hebrajskie. Można by je przetłumaczyć: niech Bóg pomnoży. Niech Bóg pomnoży. Każde imię w Izraelu coś konkretnego oznaczało. Nie nadawano tak imienia, nie wiadomo dlaczego. Miało ono jakieś przesłanie. Niech Bóg pomnoży rodzinę. Możemy domyślnie dopowiedzieć. A więc co wiemy o nim? Żył za czasów Cezara Augusta, za Heroda, mieszkał w Nazarecie, pojawił się w Betlejem, uciekał do Egiptu. Te fragmenty z Ewangelii, z tych fragmentów ewangelicznych dowiadujemy się coś o świętym Józefie. I na podstawie Ewangelii możemy rozpoznać stan jego duszy, jego przeżycia. To człowiek zalękniony w obliczu tajemnicy, niezdecydowany w trudnej sytuacji. Wielkie rzeczy i on po prostu nie rozumie. Ktoś tak żartobliwie powiedział, że dowiadujemy się nawet, iż Józef z Nazaretu lubił dużo spać. Anioł Boży, bowiem posyłany do Józefa, zawsze zastaje go w czasie snu. I o tym śnie też w piątek troszkę więcej skupimy uwagi. Może powiecie, rzeczywiście powiedziano nam dużo o świętym Józefie, ale cóż nam mówi Ewangelia o modlitwie świętego cieśli z Nazaretu? Nic. Nic się nie dowiadujemy. Tylko pozornie, kochani, nic. Bo dowiadujemy się przecież, że wypełniał wiernie prawo Mojżeszowe. A to prawo nakazywało oddawać cześć Bogu w szabat. Nakazywało pamiętać o Bogu, modlić się. Co roku pielgrzymował do Jerozolimy na święta Paschy. Czyli według prawa uczęszczał też na inne pielgrzymki. A to jest modlitwa. Pielgrzymka jest przecież modlitwą. Usłyszał anioła w czasie snu. To stan człowieka rozmodlonego. Ja śpię, lecz serce me czuwa, można by powiedzieć. I to wszystko może nam dużo powiedzieć o modlitwie świętego Józefa. Najwięcej jednak o tej modlitwie mówi nam to natychmiastowe posłuszeństwo woli Bożej. Jakie to jest trudne dla tego młodego mężczyzny. Natychmiastowe posłuszeństwo woli Bożej. Usłyszał polecenie: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi,
bez jakiegoś ociągania się, zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Nie rozważał, nie zastanawiał się, czy to było we śnie, czy to jest prawdziwe, czy nie. Następnie usłyszał inne polecenie. Wstań, weź dziecię i jego matkę i uciekaj do Egiptu. Później w Egipcie z kolei usłyszał to wewnętrzne wołanie. Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela. Posłusznie. Józef natychmiast wypełnia rozkaz Boży, chociaż możemy sobie wyobrazić, że to nie była łatwa sprawa. Mistrzowie życia wewnętrznego mówią, że człowiek wtedy osiąga szczyty rozwoju życia modlitwy, kiedy tak jest rozmiłowany w Bogu, że zawsze we wszystkim i natychmiast kieruje się wolą Boga. Zawsze we wszystkim i natychmiast kieruje się wolą Boga. Święty Józef to człowiek rozmiłowany w woli Bożej. Ale czy możemy jakoś bliżej podpatrzeć, jak on się modli, by coś wziąć z tej postawy dla siebie? Możemy. Ale trzeba wtedy prześledzić, kochani, to wszystko, co o modlitwie Izraelity mówi Stary Testament. Musimy być w konkretnej rzeczywistości. Tak, święty Józef, człowiek wypełniający przepisy prawa jako porządny Żyd, zachowuje dokładnie pismo i całą tradycję. Naśladował w ten sposób wielkich proroków. Może ktoś powiedzieć, przecież to prosty rzemieślnik z Nazaretu. Prosty, niewykształcony, nie był jakimś uczonym. Czy znał zatem na tyle Pismo Święte, aby stało się ono natchnieniem jego modlitwy? Bez wątpienia znał. W jego czasach, musimy o tym pamiętać, uczono pisma w synagogach, wyjaśniano, tłumaczono pismo, modlono się psalmami. To są inne realia. Nie opuszczano nabożeństw w synagogach. Trzeba też dodać, że według ówczesnego zwyczaju Józef jako głowa rodziny przewodniczył wspólnym modlitwom w domu. To, co winien robić każdy ojciec, każdy mężczyzna w domu, przewodniczyć modlitwom. Modlił się razem z Jezusem, Synem Bożym. Modlił się w towarzystwie Jezusa, w towarzystwie Maryi. I my pragniemy na jego przykładzie uczyć się modlitwy. Kochani, my wciąż i ja sam, przyznam się szczerze, nie umiem się jeszcze dobrze modlić. To, co nieraz nazywamy modlitwą, wcale nią nie jest. Nie umiemy się modlić. Często święty Jan Paweł II mówił, tym się od modlitwy wymawiamy, że nie umiemy się modlić. Sam papież Polak tak mówi. Dlatego powinniśmy się uczyć modlitwy przez całe życie. Uczyć się modlitwy. Niektórzy w życiu całym zostali na poziomie właśnie małego dziecka i odmawiają tylko pacierz. Czyli pacierz od słów Pater Noster, Ojcze nasz. Drogoś Maryjo, czasami w drodze do szkoły, czy w drodze do pracy. Na tym poziomie
chrześcijan zastępu. Trzeba się uczyć modlitwy, wołał papież Kolb. Przyjdź, jak tylko możesz wejść w udział w rekolekcji. To jest czas łaski, kochani, to jest ta godzina święta nam podarowana przez Pana Boga w czasie tego Wielkiego Postu, w tym roku świętego Józefa, po to, byśmy się tu razem uczyli modlitwy. Po to, byśmy się nawrócili do Boga żywego, do Boga prawdziwego. Po to, byśmy zmienili nasze myślenie. Przecież przeżywamy bardzo trudny czas. Nikt z nas się jeszcze 2 lata temu nie spodziewał, że przyjdą na całym świecie takie zmiany, że będziemy się tak bać zachorowania, śmierci. Życie odmieniło się. Dystans, zobaczcie, od Boga narzucany nam. Dystans od drugiego człowieka. Brak zaufania. W dodatku te wiadomości, które bombardują nas o tych ilości zachorowań, zgonach, o tych nowych mutacjach wirusa, te nowe obostrzenia, ten zakaz przemieszczania się, izolacja, wiele zakazów. Tylko online. Niektórzy ludzie, nawet już młodzi, do tej mszy świętej, największego wydarzenia, spotkania z Bogiem, przyzwyczaili się tylko przez online. Mogliby, i to znam tak nie tylko w Polsce, ale w świecie, ale tak łatwiej jest. Włączysz telewizor, ktoś mówi, herbatkę sobie, kawkę zrobi, popatrzę na mszę świętą, popatrzę. Tym bardziej w takich trudnych czasach, w tym trudnym roku dla każdego z nas potrzebna jest modlitwa w tych trudnych sprawach. I jeszcze nasze te osobiste zmagania, te rodzinne problemy, kłótnie, kłopoty, emigracja. I dlatego trzeba nam szukać pomocy i przykładu świętego Józefa. Patrona życia rodzinnego, patrona trudnych spraw i trudnych decyzji i trudnych wydarzeń. Przypomnę słowa Jana Pawła II. Modlitwa toruje drogę dobru i służy przezwyciężeniu zła. Jednak, drodzy, nie tylko trzeba nam uczyć się modlitwy, dlatego że może nas przeprowadzić przez te trudne czasy. Nie. Nie tylko. Trzeba uczyć się modlitwy, bo modlitwa jako uwielbienie, jako dziękczynienie, jako potrzeba, jako znak miłości należy się Bogu i naszemu Ojcu w niebie. Modlitwa należy się Bogu. Święty Józef, albo inaczej, święty Józef, ucz nas modlitwy tej prawdziwej, która jest podniesieniem serca, podniesieniem oczu do Boga, aby nasze bezsensowne życie na nowo nabrało sensu, aby nasze zakłamane życie spotkało się z prawdą. Aby nasze serca zaczęły na nowo kochać, prawdziwie kochać. Czym więc zatem jest modlitwa? Mówimy, że Biblia jest doskonałą szkołą modlitwy. Tymczasem na kartach Pisma Świętego nie zanotowano żadnego traktatu o modlitwie, ale księgi Biblii mówią dużo o modlących się Izraelitach, żyjących modlitwą na każdy dzień. To odnotowują księgi Pisma Świętego. Powiedział ktoś, że dla Izraelitów przebywanie z Bogiem, rozmowa z Bogiem, wołanie do Boga
czymś tak zwyczajnym, tak codziennym, spontanicznym, zrozumiałym, jak proces oddychania, jak bicie serca, jak poruszanie się. Modlitwa w życiu Izraelity po prostu była. W naszym życiu tak często nie jest. Nie ma na co dzień modlitwy, żeby ona po prostu była. Tak jak zdrowy oddech. Dzisiaj wiele mówimy o chorym oddechu, o płucach, o niewydolności. Ktoś ma problem z oddychaniem, na to zwraca uwagę, cały czas mu to przypomina, jakby doskwiera. Ciężko mu iść, ciężko pokonywać jakieś dystanse. Oddech po prostu jest. Nie można zaprzestać oddychania. Jest to potrzeba życia. Bez oddechu nie ma życia. I Bóg istnieje. Bóg, kochani, jest. To musimy tak głęboko sobie zawsze uświadomić. Izraelita nie zastanawia się, czy Bóg jest, czy Bóg działa. Dla niego to jest podstawowa rzeczywistość. To wszystko, co człowiek posiada, otrzymuje od Boga. Dlatego też Izraelita chciał być blisko Boga. Do Boga woła. Boga szuka. Ku Niemu podnosił oczy. Ku Niemu podnosił swoje ręce w czasie modlitwy. O tym będę właśnie mówił w niedzielę przyszłą. Zatrzymajmy się przy jednym słowie z Biblii. Woła. Panie, nieustannie wołam do Ciebie. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. O Panie, słuchaj głosu mego. W modlitwie Izraelitów było dużo żarliwego wołania. To nie odmawianie formuły modlitewnej, ale żarliwe wołanie to takie spontaniczne z serca. Świadczy to z jednej strony o tym, że ci ludzie czuli się często bezradni w sytuacjach trudnych, bez wyjścia, ale równocześnie wierzyli w potęgę i w moc obecnego Boga, który jest i który działa. Wołamy przecież o pomoc dla kogoś, to może przyjść nam z pomocą. Wołamy, nie mówimy przyjdź mi z pomocą, tylko człowiek w tej trudnej sytuacji woła, nieraz rozpaczliwie. Tak często papież Franciszek nam przypomina, że winniśmy do Boga uporczywie, jak małe dziecko, wołać natrętnie wręcz. Tym częstym wołaniem do Boga Izraelita chciał dać Bogu znak swojej obecności. Podobnie jak małe dziecko nie umie żyć z dala od ojca i matki. Obserwowałem kiedyś w rodzinie małe bawiące się dzieci. W swoim pokoju mocno były zajęte zabawą, ale mały, czteroletni synek od czasu do czasu wołał do matki: mamo! I czekał na odpowiedź. I przez uchylone drzwi kuchni matka odpowiadała: czego chcesz? Żadnej odpowiedzi dziecka. Po chwili mówił: mamo! No powiedz, czego chcesz? Dziecko wykrzykuje: nic. Potrzebna jest świadomość obecności matki. To żarliwe i częste wołanie do Boga przejął z pewnością po swoich rodzicach święty Józef. Wołał do Boga w trudnych sytuacjach swojego życia, by sprawdzić tę Bożą obecność. Moi kochani, modlitwa to wzniesienie duszy do Boga, aby Go wielbić, aby Go prosić. Dzisiaj coraz więcej już młodych ludzi poprzez różne grupy modlitewne uczy się właśnie tej postawy wznoszenia do modlitwy. Czy postawa stojąca, czy klęcząca, czy leżąca, czy wznoszone do góry ręce. Na swój sposób w całości człowiek chce się wznieść do Pana Boga. Jeżeli nasze życie dalekie jest od Boga, to chociaż później badamy
na niedzielną mszę świętą do kościoła, bo dwie minuty w drodze do pracy wypowiadamy Ojcze nasz, to modlitwa się taka nie uda, bo stajemy przed kimś obcy. Dlatego też święci bardzo często podkreślali, że staranie o to, by często przypominać sobie Boga obecnego, Boga bliskiego, mają pomagać nam w tym przypominaniu o obecności Boga zawieszone na ścianach naszego domu, naszego pokoju. Krzyż, różne obrazy święte, różne znaki religijne. To wszystko dziś już w młodym pokoleniu znika. Byłem wielokrotnie w różnych domach naszych polskich emigrantów, w różnych zakątkach kochania świata. I najczęściej taki młody ojciec, gospodarz domu, czym się chwali, kiedy wejdzie się do domu. Tym największym billboardem, jaki jest, ekranem telewizyjnym na całą ścianę. Popatrzeć, czy jest jakiś może krzyżyk, czy może jakiś święty patron kogoś, czy może Jan Paweł II, święty rodak. Rzadko się nieraz spotyka, rzadko. Nie ma znaków religijnych w ogóle. Pamiętam nawet w dalszej mojej rodzinie, kiedy już umarł wujek, wszyscy wyrzucili wszystko z tego mieszkania i te świętości, które tam miały swoje miejsce, tyle lat, były taką swoistą katechezą, obraz świętej rodziny, czy jakieś inne jeszcze wizerunki, wszystko poszło do kontenera, zostało wyrzucone. Młodzi ludzie zamieszkali puste ściany, bo taka moda jest, puste ściany. Nic w tym domu nie mówi, nie ma tam żadnego ducha. To jest ważne, właśnie te znaki religijne, te zewnętrzne znaki, człowiekowi tego potrzeba. Spójrzcie na wczorajszą jeszcze liturgię Słowa Bożego. Sam Bóg, który dobrze zna naturę człowieka, On Stwórca, także doradzał synom Izraela i ustanawiał różne znaki. Nie tylko węża miedzianego na wysokim palu kazał postawić. Wiadomo, że jeszcze nikt nie nauczył się pływać, tylko czytając i dyskutując o pływaniu. Jeśli chce się nauczyć, musi sam wejść do wody i chociaż na początku nie udaje się mu pływać, musi wciąż od nowa próbować. Podobnie sprawa z modlitwą. Święty Józef, błagamy dzisiaj. Ucz nas modlitwy, tego wołania do Boga. Swoim wstawiennictwem uproś nam łaskę, aby nasza modlitwa była prawdziwym wołaniem serca, wołaniem do Boga. Niech nigdy w czasie modlitwy nie wypowiadajmy słów w pustkę, słów do siebie. Święty Józefie, spraw, niech nasza modlitwa będzie wołaniem wiary. Wiary, która mówi, że Bóg jest zawsze i wszędzie. Że Bóg widzi zawsze i wszędzie. Święty Józefie, spraw, niech nasza modlitwa stanie się potrzebą naszych serc. Serc szukających Boga. Uproś mi, Święty Józefie, łaska dobrej, prawdziwej